nie zrobiłeś. Trzeba coś zmienić na płycie, czy podoba ci się to, co się obecnie tam dzieje? Według mnie trzeba by coś zmienić, bo płyta nie wygląda zbyt ładnie. Przydałby się lekki remont, zmiana trochę tych schodów, żeby to wszystko wyglądało bardziej nowocześnie. Władze miejskie wspólnie z władzami szkolnymi, z pomocą młodzieży, doprowadzić do użytku publicznego. To nie jest na jeden miesiąc, na dwa, to jest na parę lat będzie. Można by to w jakiś sposób odnowić i usportowić to miejsce, bo sport jest zdrowy, a jeżeli mamy duży plac, to czemu mielibyśmy tego nie usportowić? Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy to jest dobre, nie jestem politykiem. No uważam, że powinno się coś zmienić, bo trochę wstyd. No jak nawet przyjeżdżają tu jacyś ludzie z innych miast, to widzą, takie strasznie zaniedbane, pełno jakiegoś szkła, butelek, petów, jakichś niedopałków, no i wszystkiego po kolei, no. Powinno się tym przynajmniej tam posprzątać, żeby to jakoś wyglądało. Myślę, że przydałoby się wyremontować przede wszystkim sceny, no i ogólnie może odnowić wszystkie trybuny i całą tę płytę. To trzeba naprawić, żeby było z powrotem tak samo jak było. No to było bliżej i były ławeczki, można było usiąść. Płyta, jak dla mnie, to jest bardzo zniszczonym obiektem sportowym, który się nie nadaje do użytku obecnie. Zaniedbana to można powiedzieć, że mało powiedziane w tym przypadku. Patrząc na te ilości butelek, papierków, papierosów i wszystkiego, no to nawet nie wiadomo, jak to określić. Wygląda to fatalnie. Na pewno nie chodzi tylko o tą imprezę, ale też o ogólny wystrój Grójca. I nie wpisuje się to w żaden sposób w to, co w Grójcu podziała się do tej pory, mając na uwadze nowy rynek czy jakieś inne inwestycje. Widać, że rzeczywiście idzie to do przodu, a wizytówka, którą był stadion, no, podupada z roku na rok. Na pewno jest słabo zagospodarowana, bardzo mało miejsc siedzących. No nie wiem, moim zdaniem wcześniejsze miejsce, w którym odbiwała się kwitnąca jabłoń, było dużo lepsze. Wspominasz kwitnącą jabłoń, która niegdyś odbywała się na płycie? Wspominam bardzo dobrze. Poznałam tam wielu ludzi ciekawych, z którymi utrzymuję do tej pory kontakt. Kwitnąca jabłoń na płycie była dużo lepsza niż ta, która odbyła się na rynku. Był tam taki klimat, fajniejsze miejsce, żeby się spotkać ze znajomymi. Fajniejsza zabawa ogólnie tam. Praktycznie była to impreza obowiązkowa każdego licealisty. A że było to bardzo blisko naszej szkoły, no to było jeszcze lepiej, bo praktycznie wszyscy znajomi mogli się tam zawsze spotkać. Także myślę, że dla każdego licealisty, który kiedyś będzie na płycie ponownie, to będzie dość ciekawe, interesujące przeżycie. Myślę, że jakby ktoś kiedyś zbadał frekwencję, to zobaczyłby, że kwitnąca jabłoń dużo wyższą frekwencję miała na stadionie niż na nowych miejscach, w których się pojawiała, więc uważam, że na pewno powrót na stadion pozwoliłby na to, żeby było coraz więcej ludzi. Kojarzy mi się przede wszystkim z koncertami, na których bywałam będąc licealistką, również to chyba też nawet i w podstawówce, gdzie głównymi gwiazdami estrad byli jacyś moi znajomi, koledzy. No później oczywiście też były koncerty z gwiazdami
związanymi z polską sceną. Takie inicjatywy społeczne są bardzo fajne, gdyż pozwalają ludziom na spotykanie się, świętowanie czegoś, bycie razem. Kiedyś ładnie to prosperowało, różne imprezy były, a nie po targowicach, po jakichś innych rynkach robić. Kiedy to jest do czego innego i to jest też do czego innego przeznaczone, prawda? Wspominam jako uczeń ówczesnego liceum naszego, dosyć sympatycznie, w związku z tym, że będąc w zespole tanecznym naszej szkoły, brałem udział jako wykonawca. Tutaj tańczyliśmy na płycie układy taneczne pod kierownictwem ówczesnego WF-isty pana profesora Lankamera. I to był obiekt, który w okresie mojej młodości, lat szkolnych, liceum, tętnił życiem, bo nie tylko dni kwitnącej jabłoni, ale również zajęcia z WF odbywały się na tej płycie, jak również inne przedsięwzięcia takie artystyczno-sportowe. Uważamy, święto kwitnącej jabłoni odbywające się wtedy na płycie boiska było lepsze, ponieważ były miejsca siedzące i było lepsze mi to miejsce na takie typu spotkania, imprezy masowe. A poza tym ja jako były uczeń liceum pamiętam, jak spotykaliśmy się tam z osobami z drugiej szkoły i to było naprawdę punkt orientacyjny co do spotkań w tamtym okresie. Kwitnąca jabłoń to wydarzenie było w Grójcu. Jeszcze ja pamiętam jako młoda dziewczyna, jak mieliśmy próby chóru, żeby występować przed publicznością. To było w takim małym miasteczku, jak było Grójec, to było wielkie wydarzenie. Już jako starsza pani, to chodziłam ze swoją wnuczką. Występowała razem z dziećmi, pokazy były karate i ona występowała bardzo ładnie, się sprawowała. No w ogóle to kwitnąca jabłoń, to różne pokazy, występy różnych zespołów. Święto kwitnącej jabłoni jest bliskie memu sercu, między innymi dlatego, że poznałam tam mojego męża. Gdy byłam młodą dziewczyną, święto kwitnącej jabłoni było okazją do spotkania, poznania młodych, przystojnych chłopaków. Dlatego myślę, że jest to święto głównie dla młodych i rzeczywiście celebruje nie tylko to, co dzieje się w sadach grójecczyzny, ale również jest jedną z niewielu okazji na pobawienie się, wysłuchanie koncertu na żywo, muzyki na żywo. Myślę, że bardzo dobrze jest, że ma ono miejsce w Grójcu. Wyobraź sobie, że teraz też mogłoby tak być.
daleki świat. Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nad Wiślańskiej brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, zaostrzają sobie apetyt na pizzę. Muszę was nagrać, wyglądacie po prostu szalowo. Szalowo! Można trzymać nawet. To się dołączy! Okay. Dobra.